Krzysztofie, jaka jest twoja prawda o wyborach prezydenckich Anno Domini 2020? Ja przede wszystkim stoję na stanowisku, że nie ma mojej prawdy, twojej prawdy, tylko jest jedna prawda, zawsze taka sama, a prawda o wyborach prezydenckich jest złożona. Po pierwsze, wybieramy prezydenta, który przez kolejne 5 lat będzie miał część władzy w naszym państwie, niewielką część. Większość władzy jest po stronie rządu, ale prezydent ma co nieco do powiedzenia. Druga sprawa, że są to najbardziej spersonalizowane wybory, w których najbardziej mogą się ujawnić różne style uprawiania polityki, różne charaktery, różne idee, różne programy. Jako kandydat Konfederacji staram się wnieść tutaj wartości konserwatywne, narodowe, chrześcijańskie, wolnościowe, pogodzić to wszystko w jakiejś takiej spójnej syntezie i tchnąć w nasze społeczeństwo jak najwięcej nadziei, że jest możliwe zwycięstwo z takimi właśnie przedstawicielami opcji centrowych czy centrolewicowych, jak prezydent Andrzej Duda, jak Rafał Trzaskowski. Walczymy, budujemy mobilizację społeczną. Prawda o wynikach będzie po pierwszej turze, po drugiej turze. Nie będę prognozował, co się wydarzy, natomiast prawda o naszej pracy jest taka, że ta praca jest bardzo ciężka, wyzwoliła masę entuzjazmu, pozyskaliśmy w mojej ocenie masę nowych sympatyków i dlatego jest to po prostu to, co właśnie trzeba robić. Dziękuję bardzo i powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Brawo!